Pixar w pudełku. Macie już pojęcie o T. Możemy więc obliczyć punkt przecięcia I promienia CP z odcinkiem AB. Przypomnijcie sobie, że równanie kierunkowe prostej AB to Y równa się minus 3x plus 11. A parametryczne przedstawienie promienia CP to funkcja R od T równa się 1 minus T razy C plus T razy P. Różne wartości parametru t wskazują różne punkty na promieniu. Szukany punkt przecięcia także leży na promieniu, więc musi istnieć wartość t, nazwijmy ją t gwiazdka, taka, że i równa się r od t gwiazdka. To tak naprawdę dwa równania, jedno na współrzędną x punktu i, a drugie na współrzędną Y. Te równania to IX równa się Rx od te gwiazdka, co jest równe 1 minus te gwiazdka razy CX plus t gwiazdka razy PX. Podobnie iy równa się RY od te gwiazdka, co jest równe 1 minus te gwiazdka razy CY plus te gwiazdka razy PY. W tym przypadku C, lokalizacja kamery, ma współrzędne 0,0, 0, a P ma współrzędne 2, 1, 2. Mamy więc Ix równa się T gwiazdka razy 2 oraz Iy równa się T gwiazdka razy 1, 2. Punkt I należy też do odcinka AB, co oznacza, że I spełnia równanie prostej AB, czyli Iy. Równa się minus 3 i x plus 11. Mamy zatem trzy równania z trzema niewiadomymi, i x, i y i t gwiazdka. Możemy rozwiązać układ równań, podstawiając pierwsze dwa do trzeciego, by uzyskać równanie z niewiadomą t gwiazdka. Jedna druga t gwiazdka równa się minus 3, razy 2 te gwiazdka plus 11. Wyliczcie te gwiazdka, a potem podstawcie tę wartość do pierwszych dwóch równań, by uzyskać i x oraz i y. Tak to się robi. Zanim przejdziemy dalej, oswójcie się z funkcją parametryczną.